Herbata jest, buty są, pas jest, kask też jest. Dzień dobry, Dźwigu! Dzień dobry, Spychaczu! Cześć, Koparko! No dalej, Koparko! Bob powiedział, że dziś będzie nasz wielki dzień! Dzień dobry, Dźwigu! Cześć, Spychaczu! Czołem, Bob! Koparko? Koparko! A, ale to nie ja! O! O! Dzień dobry, Bob! Szybko, Koparko! Dzisiaj nasz wielki dzień! Nasz wielki dzień? Nasz wielki dzień! Jejciu! A ja bym go tu przespała! Bo, ale powoli! Dobra, kochani, jesteście gotowi? Tak, Bob! Do urodzenia! No to do roboty! Jej! Ej, Koparko! Tak, Bob? A nie zapomniałaś o czymś? O, a tak, o tobie bym zapomniała. Hehe, głupol ze mnie. Jedziemy! Jej! Szybko, ciężarówko! Dzień dobry, Bob! Mega pojazdy. Cześć, Leo. Cześć, Marto. Zdaje się, że genialnie się bawicie. No pewnie, że tak, Bob. Cześć, Bob. Genialna zabawa. Zdejmij już słuchawki, Leo. Co? O, sorki. Kochani, to jest największe zadanie w naszej historii. Musimy oczyścić kamieniołom, żeby przerobić go na wielkie jezioro zwane rezerwuarem. Jejciu! Ale ekstra! A kiedy już skończymy, będzie wyglądał właśnie tak. Jak to się nazywa, Bob? Rezerwezuwejar? Rezerwuar, Spychaczu. W rezerwuarze będzie świeża woda pitna dla wszystkich w Sprężynkowie. Ale musimy zmienić bieg rzeki, żeby zaczęła wpływać prosto do kamieniołomu. Teraz już rozumiem. Ale Bob... Czy woda nie będzie wyciekać przez tę wielką dziurę na końcu? Wyciekałaby, ale zbudujemy tutaj wielką ścianę zwaną zaporą, żeby woda została w zbiorniku. Rozumiem, ale ta ściana, znaczy zapora, powinna być ogromna. No jasne, Dźwigu. Dlatego napełnimy wielkie metalowe skrzynie betonem i ustawimy je, jakbyśmy budowali mur. Tak, największe zadanie w historii. Ja już... Chcę zacząć! Ale najpierw, Koparko, musimy przygotować kamieniołom. Kolejne ładunki wybuchowe już czekają. Dobra, teraz słuchawki na uszy. Gotowy, Leo? No jasne!
O, ja cię. Super. Czy to... Nie, to niemożliwe. Miło cię znów widzieć, Bob. Mnie też cię miło widzieć, Konradzie. Kochani, to jest Konrad. Dzień doberek, kochani. Dzień dobry, Konradzie. Konrad i jego ekipa mega pojazdów będą oczyszczać kamieniołom. Fantastycznie. Bardzo dziękuję za pomoc, Konradzie. Cieszę się, że będę pracować z tobą i twoją ekipą. Nie ma sprawy, Bob. Znasz mnie. Pomoc to moje drugie imię. Trochę zabawne imię. Jasne, bardzo miło z twojej strony. Wiem, że byłeś zawiedziony, kiedy nie dostałeś tego zlecenia. Hej, ja się nie gniewam. Raz na wozie, raz pod wozem. Przecież wiesz, Bob, to żaden wstyd przegrać z tak znakomitym budowniczym jak ty. Bardzo dziękuję. Dobrze, pozwólcie, że przedstawię moje mega pojazdy. To jest serce całej drużyny. Łomot. Napełnijcie go i patrzcie, jak zasuwa. Cześć, Łomocie! Cześć. A ten tutaj to Miazga. Nie mówi za dużo, ale kopie jak nikt inny. Dzień dobry, Miazgo! Ale myślę, że większość z was rozpoznaje moją super gwiazdę. To as, to as! Wiadomo, to as! 10 punktów dla tej małej koparki. Panie, panowie, maszyny... Oto as! Jej! Cześć, Asie! Witam was! Wiedziałam, że to on. Wiedziałam, bo był w telewizji, w programie Ultrakoparki i Masywne Ciężarówki. Pamiętasz, Dźwigu? Nie. Widzę, że masz tu świetną ekipę, Bob! Dzięki, Asie. Kochani, mega pojazdy Konrada wywiozą z kamieniołomu te największe głazy, ale będą potrzebowały pomocy z mniejszymi. O, mogę pomóc? Mogę! To, Spychaczu, ty im pomożesz. Dobrze, Bob. I ja, wybierz mnie. I ty też, koparko. Tak, dajcie te głazy. Wszystkie kamienie trzeba zawieźć do kruszarki. Stoi tam. Zrobimy z nich cement do budowy zapory. Zbieraku, ty będziesz ze mną. Jasne, Bob. Ciężarówka przywiezie nam materiały. Możesz na mnie polegać, Bob. Ty, Dźwigu? Tak, Bob. Pomożesz Marcie i Leo zbudować wieżę kontroli. Jasne, Bob! W porządku, Konradzie? W porządeczku, Bob. No a jak twoja ekipa? Uważasz, że te maluszki dadzą sobie radę? To jest duże wyzwanie, Konradzie, ale wiem, że wszyscy będą działać razem, żebyśmy byli z nich dumni. Pora powywozić jakieś głazy! To do roboty! Właśnie tak zawsze mówił w telewizji. To do roboty! Dobra, ekipo i mega ekipo... Damy radę? Tak, damy radę! Ta drużyna Radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Przybij piątkę im i klaszcz, razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy mną się dziś. Drużyną są, drużyną są, drużyną są, 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 są. Drużyną są, drużyną są. Drużyną są, 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 są. Przybij piątkę im i klaszcz. Każdy swe zadanie ma, to pracowity dzień. Wszystko w tej drużynie gra, bo każdy stara się. Buduje, kopie, wierci, miesza, klei, znosi, cement miesza. Ta drużyna razem z nimi klaszcz. Pomocne przyjacielskie dłonie do pracy mną się dziś. Drużyną są, 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 są. Przybij piątkę im i klaszcz. Do zobaczenia! Dzięki! Dobra, proszę bardzo, Leo. Nasza lista bezpieczeństwa? Ale to ty się zajmujesz bezpieczeństwem, prawda, Marto? Tak, ale ty mi pomożesz, bo to będzie dla ciebie cenna nauka. To jestem jakby zastępcą strażnika bezpieczeństwa? No, w sumie tak. Tak! Zastępca strażnika bezpieczeństwa! Przy mnie ten plac będzie najbezpieczniejszy na całym świecie! Dzięki, Marto!
Dobra, nowy strażnik bezpieczeństwa Leo nadchodzi! Ach, niech tylko tata się dowie! Koparko, właśnie sobie przypomniałem, ty kiedyś miałaś plakat z asem na ścianie. Dobrze mówię? Ja? Może? Nie, dobrze pamiętam, że należałaś do jego fanklubu. Masz pudełko na kanapki z asem, album na naklejki z asem i nawet pokazywałaś mi ten jego śmieszny taniec. Śmieszny taniec? Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. On tutaj stoi, Dźwigu. O, przecież pamiętasz. To leciało tak. Uwierz, uwierz. Poczuj moc, uwierz. Coś tam zrobi to. Jak to było, na pewno pamiętasz, prawda, koparko? Dźwigu. Ponarobisz mi wstydu. Chodzi wam o to? Uwierz, uwierz, poczuj moc. Tak, właśnie to. No dalej, koparko. Uwierz, uwierz, poczuj moc. Uwierz, uwierz, as zrobi to. Autostradę albo wieżę, as do dzieła już się bierze. Jej! Hej, to było super fajne! Tak jak w telewizji! Dzięki, Dźwigu! No, nie najgorzej, koparko. Zrobiłaś to tak jak ja. Jejciu! Ale ogromny kamień! Powiedział, że jestem jak on. Nie, wcale nie, koparko. Powiedział, że zatańczyłaś nie, tak jak Dźwigu. On. Nie, powiedział dokładnie tak. Jesteś zupełnie jak ja. Ja też jadę podnieść jakiś wielki głaz. Największy głaz, jaki w życiu podniosłam! Koparko, nie jestem pewien, czy to do... pojechała. Jakby kiedykolwiek mnie słuchała. Hej! Co wyprawiacie, wy sterty złomu? Jazda do roboty, zanim was odeślę z powrotem na złomowisko. Tak, tak, dobrze, Konradzie. Co powiedziałeś, miazgo? Mam nadzieję, że ten mruk znaczy... Tak, szefie, już się robi, szefie. Dziś będę was obserwował. Widzę wszystko, co się tutaj dzieje. I nic nie przegapię. I sprzątnijcie te kamienie! Witam, panie Konradzie, ja je wezmę. A! Hej, miazgo! Hej! Uważaj! Sorki, łomot. Mały gość już się cofa. Nie wjeżdżaj mi pod koła. Ups. Sorki, miazgo. Nie widziałem cię. Sorki. Witam, pani burmistrz. Panie Kamyk. Dzień dobry, Bob. Dzień dobry, Bob. No i jak sobie radzi mój ulubiony budowniczy z najważniejszym projektem w karierze? Wszystko idzie naprawdę świetnie. A, chyba już poznaliście Konrada. Burmistrz Madison. Znów się spotykamy. Niezmiernie mi miło. Konradzie, wszyscy mieszkańcy bardzo doceniają, że twoja cudna ekipa mega pojazdów zgodziła się pomóc Bobowi i jego załodze. Właśnie. A zwłaszcza, że tak właściwie wcale nie dostałeś tej... Hej! To, że Bob i jego ekipa dostali zlecenie, nie oznacza, że teraz nie mogę im pomagać. Nie, Bob? Świetnie! A widzieliście artykuł o zaporze? Jest na pierwszej stronie w kronice sprężynkowa. No, tylko spójrzcie na Boba. Uśmiecha się. Budowniczy numer jeden miasteczka. Teraz możecie pracować razem jak wielka, szczęśliwa rodzinka. No i tak trzymać, Bob. Dziękujemy. To idziemy, panie Kamyk. Tak, pani burmistrz. Bob! Bob! Mówi Bob, odbiór. Pomocy, szybko! Jestem w kamieniołomie! Lecę, koparko! Wybacz, jakieś kłopoty. Muszę jej pomóc. Jedź do kamieniołomu, Tred. Jak najszybciej! Już się robi, Bob! Ta wielka, szczęśliwa rodzinka. Be.
Uważaj, jak jeździsz, niedorostku! Ups, sorki. Znów mi zajeżdżasz drogę! To nie było zbyt sympatyczne. Cały czas mi zajeżdżasz drogę! Tak, sorki, łomot! I jemu też! Ja chciałem pomóc, pozbierać mniejsze kamienie, ale jesteś taki duży, a ja taki... malutki. Ta, wiadomo, jesteś spychadełkiem. To może jedź sobie być spychadełkiem gdzie indziej. No dobrze. Dobra, bierzmy się do roboty, zanim Konrad wróci. Spychaczu, wszystko w porządku? Niestety nie. Forety? Bo Łomot i Miazga, oni chyba nie za bardzo mnie lubią. Bardzo cię lubią. Ale mnie przezywali, Dźwigu. Tak, tak, faktycznie. I próbowali mnie zmiażdżyć. Dobrze mówisz. Ale ty uważasz, że mnie lubią? Jeśli powiem tak, czy będzie ci przyjemnie? Wiadomo. To tak, oni bardzo cię lubią. No dobrze. Dzięki, Dźwigu. Jej, chyba nie jest to dobrze. Wszystkie ściany gotowe. Kamienie gotowe. Tak. Pokażę dziś Asowi, że mogę być taka jak on. To do roboty! Hej! O, sorki, spychaczu! Zastępca strażnika bezpieczeństwa. Dzień dobry. Wszystko dobrze, spychaczu? W porządku. Widzisz? No dobra, ale chyba muszę o tym napisać w raporcie bezpieczeństwa. Zawsze myśl o tych, którzy są na dole, koparko. Dobrze? No wiem. Sorki, Leo. Przepraszam, spychaczu. To chyba nie jest mój dzień i tyle. Koparko? A? W porządku? Co tam? Och, Asie, ciągle daję plamę. To jest dawanie plamy? Wielką plamę to dałem ja, gdy przypadkiem upuściłem dwutonowy głaz na samochód mojego szefa. Nie, serio? Upuściłeś? Całe szczęście, że mojego szefa akurat w nim nie było. Ale niestety to dlatego nie pracuję już w telewizji. O, jejciu. A ja myślałam, że to ja dałam plamę. Tak, dobra, dobra. Zostałem za to wysłany na złom, ale Konrad mnie przygarnął. O, wysłali cię na złom? Zrobiliby ze mnie zwykłe puszki. Tak. Dalej, mistrzuniu. Tym razem przynajmniej mam kogoś do pomocy. Kogo? Mnie? Mówisz o mnie? Tak, o tobie. Co ty na to, kumpelo? Jejciu, tak, mega tak. To... do roboty! To my, my amigos, jesteśmy tą drużyną, która mogła wspiąć się na świata szczyt. My amigos, razem dobrze rozumiemy się, dla nas zawsze tutaj słońce świecić chce, razem zawsze nam najlepiej jest, a na twarzach zawsze gości nam uśmiech. Gdy przyjaciel jest przy mnie, któryś tu czuje, że mogę przenieść góry. Przyjaciel dodaje siły i nie ma rzeczy już niemożliwych tu. To my, my amigos, jesteśmy tą drużyną, która mogłaby wspiąć się na świata szczyt. My amigos, przyjaciół mamy, którzy nie zawiodą nas. To im wciąż będziesz ufać, bo to przecież ich masz, to przecież ich masz. To my, to my, to my. Kochani, zaczęliśmy naprawdę świetnie. No pewnie, że świetnie. A jutro dokończymy oczyszczanie kamieniołomu i zrobimy dużo więcej betonu.
Jakieś pytania, kochani? O, tak, ja, proszę, Bob. O co chodzi, koparko? As, mój nowy, najlepszy kumpel, powiedział, że mogę nocować tutaj z mega pojazdami. Mogę zostać? Proszę. Dobrze, koparko. W sumie dlaczego nie? Super, ale ekstra! Dobra, do zobaczenia rano, kochani! No i super! A my możemy sobie dzisiaj nocować na składzie, spychaczu! A czy my tam nie śpimy co noc, Dźwigu? Łomot, dobranoc. Tak. Miazga, dobranoc. Dobranoc, Asie. Chyba już pora iść spać, koparko. No pewnie, to śpimy. Dobrej nocy. No cóż, Bob, myślisz, że jesteś najlepszym budowniczym w miasteczku? Ha! Już niedługo. Niedługo zniszczę twoje dobre imię. Dzień dobry, mega pojazdy! Cześć, koparko! Jak ci się spało? Wybacz, spychaczu, nie mam czasu gadać! Czeka na mnie mega robota! Spokojnie, spychaczu. Trochę później do niej dołączymy. No dobrze, drużyno, to zaczynajmy. Mamy dużo pracy. Możesz zebrać wszystkie odpadki spod wieży kontroli i zawieźć się na wysypisko? Jasne, Marto! Załatwię sprawę raz, dwa! Nie musisz się tak śpieszyć! Psst! Koparko! Łomot i miazga są wredni dla spychacza. Powinniśmy z nimi pogadać. Wybacz, Dźwigu, nie mam czasu. Jestem zajęta mega sprawami. Koparko! No dobra, zgoda. Rób, co chcesz. Mogę sam z nimi pogadać. As, mam dla ciebie zadanie specjalne. Jedź za mną. Ty też, koparko. Serio, Bob? Dobra, jakie to zadanie, Bob? Za chwilę ty i As będziecie mieszać beton, którego użyjemy do budowy zapory. Jejciu! To jest niesamowicie ważne zadanie, koparko. Ale przy Asie pracowałaś znakomicie. Myślę, że jesteś gotowa. Pamiętajcie, jeśli mieszanka nie będzie dobra, zapora nie będzie na tyle mocna, by utrzymać wodę. Więc zadbajcie o to, by wszystkiego dodać tyle, ile trzeba. Możesz na nas liczyć, Bob. To do roboty! Czekaj, koparko. Przecież jeszcze nie powiedziałem, ile czego masz dodać. O, tak, no jasne. Mów dalej. Dobra. Przepis na super, hiper mocny beton jest taki. Musicie wziąć jedną łychę cementu stąd, no a potem jedziecie z nim aż tutaj i wsypujecie do mieszalnika. Jedna łycha, jasne. A potem bierzecie aż 3 łychy piasku ze sterty, która jest tam i też wsypujecie do mieszalnika. Potem 3 łychy żwiru z kruszarki kamieni, a na koniec musicie dodać 0,5 łychy wody z tej wieży ciśnień. Jedna, trzy i pół. No i super, pamiętacie. Dobra, kochani, do zobaczenia. O, cześć, Konradzie. Dzień dobry, kochani. Koparko, jesteśmy mieszaczami betonu. To jest niesamowite. Mieszacze betonu, tak? No, to bardzo ważna robota. Dobra, Leo. System wczesnego ostrzegania jest już podłączony. Jeśli będą jakieś problemy z zaporą, ta wskazówka przesunie się tutaj, na czerwone pole.
a wtedy włączy się alarm. To co, gotowy na test? Gotowy. Teścik, teścik. Mówi zastępca strażnika bezpieczeństwa. To jest wyłącznie test, więc... Nic się nie bójcie. O! Ten alarm jest głośniejszy niż podejrzewałem. Jedna, trzy, trzy i pół. Jedna, trzy, trzy i pół. Jedna, trzy, trzy i pół. Jedna cementu. Jedna. I trzy łychy piasku. Trzy. A teraz trzy żwiru. Trzy. I pół łychy wody. No i pół. Świetna robota, kochani! Ale ekipa! A Koparko, byłbym zapomniał. Chyba Bob cię prosi na słówko. A, dobrze. Dzięki, Konradzie. Hej, As. Tak, Konradzie? Pamiętasz, jak cię uratowałem, kiedy cię wylali z telewizji? Tak. A teraz już czas się odwdzięczyć, przyjacielu. Chciałbym, żebyś zrobił tak. Dzień dobry, Bob! O co chodzi, Koparko? Konrad powiedział, że chciałeś mnie widzieć. No, nie, nie chciałem cię widzieć. To jakieś nieporozumienie. O, ciekawe. No dobrze. Lepiej wracaj do pracy, Koparko. Macie dużo betonu do zmieszania i wylania. Pamiętaj, jedna, trzy, trzy... I pół. Nic się nie martw, Bob. Do zobaczenia. A czy możesz zagwarantować, że wszyscy będą bezpieczni? Jasne, że mogę. Ucierpi tylko dobre imię Boba Budowniczego. Tylko pomyśl, As. Jeśli nie zrobisz, co ci każę, to pa, pa, praco, dzień dobry, wysypisko. Znowu. Dalej, dźwigu. Zrób to dla spychacza. Hejka. Dzień dobry. Hejka. Chciałbym wam coś powiedzieć, bo wiecie, chyba nie jesteście zbyt mili dla spychacza. No i może możecie być dla niego troszeczkę milsi? Zjeżdżaj na hak, chudziaku. Nie, ja jestem dźwig. Cześć, As. Dziwna sprawa, bo Bob powiedział, że nie... To była cała łycha wody, As? Lepiej wracaj do roboty, mistrzuniu. Ale chyba popełniłeś błąd. Miało być pół łychy wody, pamiętasz? Jedna, trzy, trzy i pół. Jedna, trzy... Dobrze wiem, co robię. O, nic nie szkodzi. Każdy czas się... Powiedziałem, wiem, co robię. Słuchaj, Koparko, a może zrób sobie przerwę? O, no dobrze. Nie dam rady. To nie jest w porządku. Hej, chwila, moment, panowie. A może znajdź sobie jakąś piaskownicę i się w niej pobaw? Co? Ty i pozostałe samochodziki. To nie było zbyt przyjemne. Wiesz, spychacz to mój kumpel. No to pogratulować, aż tak bezużytecznego kumpla. Nie możesz tak o nim mówić. Ale powiedziałem, chudziaku. O! Dobra, mam już dość. Ja jestem dźwig, rozumiecie? Zaraz wam pokażę. I to obu. No dalej. Myślicie, że jesteście duzi? I mega... już się boję. Wy jesteście zwykłymi tyranami. Ale o co ci właściwie chodzi? Wy przebrzydłe wory rdzy. Posprzątajcie te kamienie. Czyściutkie. Bo wiecie! O, tak, tak, tak. Dobrze, tak, Konradzie. A, no. Mam nadzieję, że to znaczy przepraszam, szefie, obiecuję poprawę, szefie. A...
Cześć, kochani! Wróciłem! Cześć, spychaczu! Właśnie o tobie rozmawialiśmy! Wracajcie już do roboty, jasne? Dobrze. Poczekaj chwilę, spychaczu. Ty mówisz do spychacza tak, jak Konrad mówi do ciebie. Nie, wcale nie. Serio? Nie zdawałem sobie sprawy. Jak się czujesz, kiedy Konrad ci dokucza? Niezbyt przyjemnie. Masz rację. Przepraszam, spychaczu. Byliśmy dla ciebie okropni. Wszyscy jesteśmy częścią jednej drużyny. Świetnie! Wiedziałem, że jednak się zaprzyjaźnimy. Jasne! Zostańmy przyjaciółmi. Super! To teraz trzeba wracać do roboty. Pa, Dźwigu! I dzień dobry, moi nowi kumple! Hej, Dźwigu, ja... Sorki, Koparko, nie mam czasu. Jestem zajęty mega sprawami. Ale jeśli to zrobię, to zapora nie będzie dość mocna. No dalej! Jedna łycha wody, 5 łych piasku. Nie mogę! Ale musisz! Nie, to nie w porządku! A wiesz, co się robi z maszynami na złomowisku, As? Tam się je rozwala i miażdży. Ale to przesada, Konradzie! Masz to zrobić! Znowu wlał za dużo wody. Celowo. A Konrad go do tego zmusza. Bob! 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 Szybko, jedź za nią! Musimy ją powstrzymać, zanim wygada Bobowi. Bob! Bob! No? Bob! Dzień dobry. Wszystko w porządku? Nie, w ogóle. Co jest, Koparko? Jest... O, nie! Konrad, co się tu dzieje? Słuchaj, wiem, że jesteś bardzo dumny ze swojej ekipy, Bob, ale Koparka zaliczyła, jak to ująć, wpadkę przy robieniu betonu. Co? Serio? Serio! Wsypywała do mieszalnika składniki w złych proporcjach. Co? Ale to do ciebie niepodobne. Ty potrafisz świetnie odmierzać. Tak, Bob, potrafię. To niewinna pomyłka, wiadomo. Ale to kłamstwo. Spytaj Asa. As? Nie. To nie kłamstwo. As! Doskonale wiemy, że Koparce jest ciężko dorównać Asowi. Ale nie zrobiłam nic złego. Bob, naprawdę ja... Ale Konrad i As mówią, że się pomyliłaś, Koparko. Ale najchętniej oni... nic bym nie mówił. Ale rozumiem, że najważniejszą sprawą jest odpowiednie przygotowanie betonu. Dzięki, że mi powiedziałeś. Grunt, że to szybko zauważyłem. Ale... Nic nie szkodzi, Koparko. Wszyscy się mylimy. Bo... Słuchaj. Mam dla ciebie inną, bardzo ważną robotę. W kamieniołomie. Jedźmy. Dalej, Koparko. Czy mam kłopoty, Bob? Nie, no coś ty, Koparko. Po prostu nie możemy ryzykować problemów z betonem. Ta zapora musi być najmocniejsza, jak to tylko możliwe. Wiadomo. Jedna, trzy. Cement, piasek, żwir i tylko pół łychy... Koparko, starałaś się. Tylko to się dla mnie liczy. Wiesz, gdy rezerwuar będzie już pełny, cały nadmiar wody przeleci tędy przez zaporę i popłynie tym starym żlebem. Poproszę, żebyś sprzątnęła te kamienie. Ale to poprzednie zadanie było superowe, a tutaj tylko... Wiem, że podobała ci się praca z Asem, ale ta praca jest tak samo ważna, jak robienie betonu. Zajmiesz się tym, dobrze? Dasz sobie radę, Koparko? Tak, dam radę, Bob. No, super. Zawiodłem drużynę, odrzucają mnie. Choć świat wciąż się kręci, ja jak klaun dziś czuję się. Teraz rozpacz i płakać się chcę. Czuję się, jakby zdradzili mnie. Tak trudno być szczerym, gdy ktoś oskarżyć chce niesłusznie cię o coś, a twój przyjaciel zawodzi cię i nawet uśmiech znika gdzieś. To koniec przyjaźni chyba jest.
dobrze było być drużyną i przyjaźnić się też miło. Życie jednak biegnie dalej, prawdę kiedyś pozna świat i słońce tu zaświeci znów i głowę znów podniosę. Lecz tej przyjaźni nie ma już. O! Fantastycznie. Naprawdę cudowny ten twój torcik, tatku. I wygląda jak zapora. On też jest zrobiony z betonu, tatku? O, nie, spychaczu. Jest z mąki, jajek, cukru, tuńczyka, szpinaku, kalmarów, baraniny, brokułów, bekonu, rzepy i ukru z ogórków i sera. O, wygląda wspaniale. Cóż za wspaniałe osiągnięcie! To najprawdziwsza perła inżynierii. Troszeczkę przesadzacie. Ale im chyba chodzi o zaporę, tatku. Wiedziałem. Udało się, dźwigu. Skończyliśmy. Musiało się udać. Nam zawsze wychodzi. A Łomot i Miazga są moimi najlepszymi przyjaciółmi. Tak, bo najważniejsze to mieć dobrych przyjaciół, na których można polegać. Prawda, spychaczu? No dobra, dobra. A komu potrzebni przyjaciele? Powiedz, Bob, czy jesteście już gotowi na świętowanie? Chyba tak, pani burmistrz. Marta prawie skończyła. Zaraz do was dołączę. Muszę wysadzić jeszcze jeden głaz. Jest. Wtedy rzeka zacznie wpływać i będziemy mieć rezerwuar. O, to cudownie. Jejciu, czy to jest dynamit, Marto? No pewnie, że tak. Trochę odwagi, panie Kamyk. Naprawdę. Cóż, twoja zapora wygląda przecudownie, Bob. Mieszkańcy naszego miasteczka będą pamiętać twoje imię przez długie lata. I to z całą pewnością. Oh, dzień dobry, Konradzie. To również twoja zasługa. Och, nie, burmistrz Madison. Bob jest tu odpowiedzialny za wszystko i to dosłownie za wszystko. O, tort! O nie! Ani się wasz, Konradzie! Przepraszam. Odłożę to. Leo! Jest. Leo! Halo, słyszysz? Słucham? Mówiłeś coś do mnie? A ty nie zostajesz na przyjęciu? Za chwileczkę tu wracam. Już prawie skończyłem listę kontrolną. Zostawcie kawałek tortu. Dobrze, to przejdźmy do rzeczy. Możemy już zacząć nagrywać? No dobrze, to na mnie za 3, 2... Jedną. Za dosłownie kilka minut bieg naszej rzeki zostanie zmieniony, a woda zacznie już napełniać rezerwuar imienia Marii Madison. Tak, to historyczna chwila dla całego Sprężynkowa. Z całą pewnością tak. Och, Leo, wszystko poszło nie tak. Myślałam, że ja i A sprzyjaźnimy się, a nagle... Co? Słucham? O, nieistotne. Następne na liście? Skontrolować cały żleb. Nie chcę, żeby coś go blokowało, gdy woda zacznie płynąć. Do zobaczenia! O. O, no to zaczynamy, kochani! Trzy, dwa... Jeden! O! Ura! 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 Ale super! To jest takie imponujące? To niech zobaczą, co się zaraz stanie. Pękanie. O!
nie! Zapora przecieka! O, pomocy, pomocy! O! O! O, całe szczęście. O nie, kolejna dziura! O! 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 O, no błagam! A! A! Proszę, nie! A! Pomóżcie mi! Zapora przecieka! Co ja mam teraz robić? Co się tutaj dzieje, Marto? Coś chyba jest nie tak z zaporą! No dobra, Tret. Muszę zobaczyć, co tam się dzieje. Wyciągnij tę linkę. No dobrze, Bob. Dokąd idziesz, Bob? Nie puszczaj, dobrze? Koparko! Uciekaj stamtąd! Szybciej! Ale Bob, zapora przecieka! Szybko, koparko! To niebezpieczne! Uciekaj! Ale to nie ja, Bob! To nie moja wina! Szybko! Uciekaj! Woda wciąż płynie! To nie moja wina! O nie! Bob! Bob! Zgłoś się, Bob! Marto? Jak sytuacja? To poważna sprawa! Musisz stamtąd natychmiast uciekać! Zapora w każdej chwili może się zawalić! O nie! Żurawiu! Odbiór, żurawiu! Zgłaszam się, Bob! Spuść mi hak! Musisz mnie stąd wyciągnąć! Szybko! Już się robi, Bob! Marto, co się tutaj dzieje? Zapora przecieka! Ona nie tylko przecieka! Zaraz się rozpadnie! Gdy się rozpadnie, woda natychmiast zaleje całe miasteczko! Co strasznego? Och, Bob, to jest po prostu okropne! Ale jak to się stało? Myślałam, że zrobiłeś bardzo mocną zaporę, żeby utrzymała tę wodę! Nie mam pojęcia, pani burmistrz. Nie uratujemy już zapory. Ale trudno, musimy ratować sprężynkowo. Trzeba szybko znaleźć sposób, żeby woda ominęła miasteczko. Czarna Dolina! Właśnie tam rozgałęzia się żleb. Można jedną część zablokować, by woda popłynęła w drugą stronę. Świetny pomysł, Marto. Jedziemy! Może ja zostanę tutaj. Będę pilnować zapory. Dzięki, Konradzie. Pani burmistrz, czy mogłaby pani zarządzić ułożenie worków z piaskiem wzdłuż rzeki? Już się robi, Bob. Pani Kamyk do Krzysztofa. Dobra, drużyno! Do roboty! Ale nie tak szybko, panowie! Konradzie! Zapora! Trzeba im pomóc! Wy się stąd już nie ruszacie! Dadzą radę? Raczej nie sądzę. Ale to nie ja! Naprawdę! A? To należy do Leo. Czyli on poszedł żlebem. Jeśli zapora pęknie, woda go stąd porwie. Leo! No dobra. Patrzcie, właśnie tutaj. Cała woda z zapory będzie płynąć tędy, ale jeżeli zablokujemy tę część rzeki, cała woda zostanie przepchnięta na tę stronę żlebu, z daleka od sprężynkowa. Spychaczu, ty i zbierak zbierzcie stąd tyle kamieni, ile się da. Użyjemy ich, by zablokować rzekę. Tak, już Bob. Się robi, Bob. Dźwigu, skoro masz chwytak, też się możesz przydać. Tak, Bob. A reszta z was niech robi, co może, by pomóc. Teraz wszyscy musimy współpracować, jak drużyna. Już tak się robi. A koparka... Chwileczkę, gdzie jest koparka? I gdzie jest Leo? Leo! Leo, gdzie jesteś? Uch!
trochę! Tu liczy się każdy worek! No dalej, kochani! Musimy pracować szybciej! Nie mamy już czasu! Spójrzcie na te okropne pęknięcia w zaporze! No i dopiąłeś swego, Konradzie. Zapora zaraz się rozpadnie. A gdy już trzeba będzie zbudować nową, to do kogo tym razem zadzwonią? Do budowniczego numer jeden w naszym mieście. Do Konrada, nowego mistrza. Mówiłeś, że nikomu nic się nie stanie, a zniszczysz to miasteczko. I dobrze, miasteczko też możemy odbudować. Nie, Konradzie, to... już przesada. Zostajesz sam. A ty dokąd się wybierasz, As? Daleko od ciebie. Natychmiast wracaj! Au! Ugrzęzła mi stopa. No dalej. Tam jeszcze jest luka! Tak daleko nie dosięgnę, Bob! Całkiem nieźle, zbieraku! Marto, co my teraz zrobimy? Bob, to ja spróbuję! Co to było? O nie... Bob? Co to za hałas? O nie... Tak! Konrad wraca do gry! Pomocy! No puść! Leo! Ha? Leo, jestem! Wskakuj szybko, szybko, szybko! Nie mogę! Ugrzęzła mi stopa! I utknąłem! O nie! No puszczaj! Już wiem! Wow! Już prawie... Ostrożnie, dźwigu! Uważaj! O nie! Szybko! Cofnąć się! Tam wciąż jest luka! Potrzebujemy więcej worków! Układajcie dalej, kochani! Poziom wody się podnosi! Szybki, Bob! Sprężynkowo zaraz zostanie zalane, Bob! Co mamy robić? Nie mam pojęcia, dźwigu! Próbowaliśmy wszystkiego! Koparko! Leo! Żyjecie! Koparko! Szybko! Widzisz ten głaz? Wepchnij go szybko w lukę! Spróbuję, Bob! Koparko, dasz sobie radę! Tak, trzymaj! Dalej, koparko! To nic nie daje! Po prostu mam za mało siły! Zostały jeszcze jakieś worki? Ani pół! Czyli nie można nic więcej zrobić. Dasz radę, koparko! Dalej, koparko! Dalej, koparko, no dalej! Co? Poruszył się. Jak to? To... do roboty! Jej! Joho! Koparko! Hurra! Udało się! No i to jest współpraca! Dobra robota, mistrzuniu! As, pomogłeś mi. Tak postępują przyjaciele.
Poziom wody zaczyna opadać! Udało się! Tak! Genialna robota, kochani! Dobra, kochani, musimy wracać! Trzeba zablokować tę płynącą wodę! Przynajmniej tym razem to nie wina żadnego z nas! Ale nadal nie rozumiem, jak to się stało. Co poszło nie tak? Przecież tak ciężko tutaj pracowaliśmy! Tak bardzo mi przykro, Bob. Och, Bob, na pewno jesteś załamany. Cała twoja ciężka robota w gruzach. I oczywiście twoje dobre imię. Ważne, że jesteśmy bezpieczni. O, nasza cudowna zapora! Zniszczona! To katastrofa! Myślę, że potrzebuje pani budowniczego, który naprawdę zna się na rzeczy, by zrobił tu porządek. No, czyli kogo? No, czyli mnie i moje mega pojazdy. Ale co będzie z Bobem? Koparka popełniła gorszy błąd, niż się wydawało. Nie! Co ty powiedziałeś? To wcale nie wina koparki. Ja zrobiłem zły beton. A? Co? A on mnie do tego zmusił. Co? Nie słuchajcie, to wariat! Chyba dlatego, że zrobiłem to, co mi kazałeś, Konradzie. To prawda, wszystko widziałam. Próbowałam ci powiedzieć, Bob. Konradzie, celowo zepsułeś naszą zaporę? Dlaczego to zrobiłeś? Bob, zaraz wyjaśnię. Dlatego, że tak straszliwie chciał cię oczernić, Bob. Co? Żeby to on od dziś był najlepszym budowniczym w Sprężynkowie. Wiesz, ale jakoś dziwnie wątpię, że tak się stanie. Właśnie. Czy to prawda, mały człowieczku? Zejdźcie mi z drogi, gruchoty! Mam nadzieję, że mówisz przepraszam, Konradzie. O, nie. On powiedział zupełnie co innego. Cofnijcie się, gruchoty, bo beze mnie wrócicie na złomowisko. Wiesz co, Konradzie? Jesteś zwykłym, podłym tyranem. I nie mamy zamiaru cię już więcej słuchać. Nie ma mowy. Chyba nawet przez pół sekundy nie myślałeś, że będziesz całkiem bezkarny. Nie powstrzymacie mnie. Jeszcze wam pokażę. Teraz ja jestem najlepszym budowniczym w mieście. Nie Bob, tylko ja. Ja! Odstaw mnie! Natychmiast! Nie, ani myślę. Do mnie, żurawiu! To łap as! I będziesz tam siedział, dopóki nie zdecyduję, jak cię ukarać za to, co zrobiłeś. No właśnie. Co chcecie ze mną zrobić? O, nic się nie martw. Zaraz coś wymyślimy. Właśnie. Bardzo przepraszam, koparko. Konrad powiedział, że wyrzuci mnie na złomowisko, jeśli nie zrobię tego, co mi każe. Nic nie szkodzi, As. Rozumiem, dlaczego to zrobiłeś. Nie chciałem zostać przerobiony na puszki. Jestem ci winien przeprosiny, koparko. Powinienem był słuchać tego, co chciałaś mi powiedzieć. A, nie szkodzi, Bob. Wszystko dobrze się skończyło. Może poza tą dziurą w zaporze. Ale chyba nie byłam zbyt miła dla ciebie i spychacza. Prawda, Dźwigu? Czyli jednak znowu się do nas odzywasz, koparko? O, oczywiście, że tak. I? I przepraszam. Jak bardzo? Bardzo. Bardzo przepraszam. Bardziej? O, bardzo, bardzo, bardzo przepraszam, Dźwigu. No dobrze. Jej, znów jesteśmy drużyną. Tak, to jest naprawdę niezwykle wzruszające. Ale co my teraz zrobimy z zaporą i naszym miejskim rezerwuarem? Cóż, będziemy musieli pracować ciężej niż kiedykolwiek w naszej historii. No, drużyno, damy radę? Nie, raczej wątpię, bo nie tym razem. No, nie wiem. Zrobił się niezły bałagan. Tak, damy radę. No dalej, kochani. Wszyscy jesteście świetni. Wszystko uda się wam zrobić, gdy pracujecie razem. Masz rację, As. No dobrze. Może jednak się uda. Tak, damy radę. 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 No, drużyno, na co jeszcze czekamy? To... do roboty! Ta drużyna Radeta pracuje razem wciąż. Wiele różnych zajęć ma i jak rodzina są.
buduje, kopie, wierci, wiesza, klei, znosi, cement miesza, tak, drużyna, razem z nimi klaszcz. Pomocne, przyjacielskie dłonie do pracy chcą się dziś. Drużyną są, drużyną są, drużyną są, 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 są. Drużyną są, 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 są. Przybij piątkę im i klaszcz! Całkiem nieźle, nie? Udało się, udało się, O, nie? Tak sobie myślałam, ale wrócisz tu kiedyś do nas, prawda? Co masz na myśli? O, wiedziałam! Wiedziałam, że sobie pójdziesz, gdy skończymy. A kto powiedział, że As sobie pójdzie? Co? Co? To znaczy, że... Jej! Moi nowi przyjaciele zostają! Czyli wszyscy zostają? No, poza Konradem. Tak jest, koparko. Jeśli chcą dołączyć do drużyny... Chyba Miazga powiedział bardzo wyraźnie, Bob. To było tak, prawda? Jej! Zostają! Do roboty! Uwierz, uwierz, poczuj moc. Uwierz, uwierz, zrobię to. Autostradę albo wieżę, a z to dzieła już się bierze. Moje ciało to stal, możesz sprawdzić sam. Nie oprze się głaz, bo wielkie koła mam. Ziemię pcham, czas mi przy tym płynie. Czuję moc, tak czuję siłę. Dźwigam wielkie ciężary, bo lubię, gdy ciśnienie rośnie w przewodach mi. Czuję żar, czuję ogień, jeszcze wyżej podnieść mogę. Uwierz, uwierz, poczuj moc. Uwierz, uwierz, zrobię to. Yeah!